95. rocznicy odzyskania niepodległości. Do hymnu. Suwerenności Polacy walczyli łącznie 123 lata. Następnie po okresie międzywojennym przyszło nam czekać kolejnych 50 lat do 89 roku. W tym dniu cieszymy się i świętujemy, ale pamiętamy też o tym, co było. O tych, którzy nam wywalczyli i zapewnili niepodległość. O tych bardzo znanych, ale także o dziesiątkach tysięcy mniej znanych. O tych wszystkich anonimowych bohaterach, którzy swoim życiem zapłacili za wolną Polskę. Nie noszę nam lasu te szare i strój, nie noszę ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechotę ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu piechota, ta szara piechota. Maszerują chłopcy, maszerują, karabiny błyszczą w szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stan, dziewczęta zagrają za płota, a
Promując podstawowe wartości patriotyczne Bóg, honor, ojczyzna, w ramach 5. Spartakiady Gimnazjalnej Oryngraf Miegonia Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka przeprowadziło konkurs na fotoreportaż błogosławiony ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń autorytetem młodzieży. Konkurs przeprowadzony i rozstrzygnięty w październiku 2013 roku został oceniony i sfinalizowany. Dzisiaj chcielibyśmy wręczyć pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zwycięskim szkołom. Burmistrza miasta Pucka pana Marka Rinca i prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka pana Jana Detlaff proszę o wręczenie wyróżnień. O przyjęcie równorzędnej nagrody wyróżnienia proszę niepubliczne gimnazjum w Pucku. O odbiór dyplomu proszę dyrektor panią Małgorzatę Zarębę. Ksiądz podporucznik komandor Władysław Miegoń był osobą, która w Pucku zainicjowała i współuczestniczyła w przygotowaniu uroczystości patriotycznych 1920 roku i kolejnych lat. Mieszkańcy ziemi puckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu przy pomniku Antoniego Abrahama, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i Powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Salwa honor! Drugi szereg! Krok w tył! Marsz! Na pas! Broń! Kompas! Rod!
Te delegacje złożą wiązanki kwiatów przy pomniku Antoniego Abrahama. 33. Dywizja Rakietowy Gdynia oraz Zespół Ogniowo-Żółtego. Sympatycy. Komenda Powiatowa Policji Polsk oraz Straż Graniczna. Wiązanka Urzędu Gminy Pusk. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pusku oraz Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za udział w tej uroczystości.